Tuż jak Bóg, błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz i aniołowie. To temat naszego cyklu. Słyszycie rzeczy stare i nowe, ale one wciąż są aktualne, tylko trzeba je podgrzać, wyjąć z lodówki i podgrzać na gorącej kuchni własnego serca. Wtedy na pewno smakują. Sięgam do zapisków naszego założyciela i artykułów oraz książek, które zostawił. Aby odkryć bogactwo jego nauczania. Co ciekawe, ksiądz Markiewicz podkreśla rolę świętego Michała Archanioła jako patrona, sam, kiedy szukał patrona do zgromadzeń, które tworzył, wybrał świętego Michała. Dostał jakąś podpowiedź z nieba, ale także przez życzliwych mu ludzi. I ostatecznie dziewięć lat po jego śmierci doszło do zatwierdzenia oficjalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Co to znaczy, że Święty Michał jest patronem? Patron to od słowa łacińskiego pater, ojciec, opiekun, orędownik. Patron to opiekun pewnych miejsc, osób, wspólnot. Jako patron jest kimś więcej niż wzorem duchowym i przykładem, gdyż działa on Czynnie wspomaga swoich podopiecznych. To jego działanie, dzięki anielskiej naturze, może być bardzo mocne. A poza tym, dzięki temu, że jest blisko Pana Boga, posiada ogromną moc stawiennictwa. Jeśli ktoś jest posłuszny Panu Bogu, on jest jemu posłuszny. Święty Michał posłusznie wykonał Boże polecenie służenia człowiekowi, dlatego. Moc jego modlitwy jest ogromna. Błogosławiony Bronisław za świętym Wawrzyńcem Justiniani zaleca, aby każdy człowiek obrał świętego Michała za patrona. Sam obiera go za patrona instytucji wychowawczych, które tworzył. Jaki widzi cel tego kroku? Uważa, że dobro duszy i dzieło zbawienia są narażone na zamachy gorszycieli. Największym gorszycielem jest szatan i jego ludzie. Dlatego święty Michał jest tym, który zwalcza ustawicznie moc i dzieło piekielnego burzyciela. Walczy w sprawie Bożej i walczy i zwycięża w sprawie dzieci Bożych. A to my, ludzie, nimi jesteśmy. Dlatego Błogosławiony podkreśla Jego rolę w zakładach wychowawczych bo chce chronić i zachowywać wychowywaną przez siebie młodzież i dzieci od zła. Mówi, że warto być pod protektoratem świętego Michała Archanioła, bo on zwycięzcą jest, był i będzie. Mieć mentalność zwycięzcy. Sam błogosławiony Bronisław pisze, święty Michał, Antychrysta ostatecznie pokona w spółce z wojskiem aniołów i z pocztem wybranych ludzi, jak zwyciężył niegdyś Lucyfera i jego wojsko według błogosławionego bronisława święty Michał jest aniołem walczącym z Lucyferem i jego przeklętymi aniołami. Walczy z piekłem osłania Kościół. Ale jest także aniołem pokoju. Walczy dla sprawy Bożej w ludzkich duszach i w kościele, aby na ziemi królował święty pokój. Dlatego wzywa świętego Michała jako anioła walki, szczegółowie jako anioła zwycięstwa i jako anioła pokoju. Święty Michał jest dla księdza Markiewicza duchem czystym, bez grzechu. Dlatego zwycięża on moc i dzieło piekielnego burzyciela. Widzi w świętym Michale tego, który walczy z ludzką pychą. Tak zanotował. Archanioł ten zwalcza naprzód smoka i jego aniołów jako ojca pychy i przywództw pysznych, bo od pychy diabeł zaczął. Pychę więc na sam przód strącił do piekła rycerz sprawy Bożej. Według błogosławionego Bronisława, święty Michał był aniołem stróżem pana Jezusa, opiekując się nim w jego świętym człowieczeństwie. Za świętym Grzegorzem Wielkim przypomina, że w każdej większej sprawie dotyczącej zbawienia na widownię dziejową wkracza święty Michał Archanioł. Przytacza także bardzo odważne zdanie wielu komentatorów, że ilekroć w Piśmie Świętym jest wzmianka o Aniele Pańskim, odnosi się ona do świętego Michała Archanioła, ponieważ był blisko Pana. To są bardzo tajemnicze fragmenty. Pisze o nich ksiądz Koczylasz. W swojej ostatniej książce. Nieraz ta obecność Pana Boga i Anioła się przenika. Nie wiemy tak do końca, kto działa. Jeśli działają aniołowie, to zawsze działają w imieniu Pana Boga i z nim. I to może być święty Michał. Takie podejrzenia wcale nie są błędne. W swoich ćwiczeniach duchowych ksiądz Markiewicz zostawia konferencji pod tytułem Zwycięski Wód Zastępów Anielskich ukazuje rolę świętego Michała Archanioła w dziejach zbawienia pisze tam że w momencie próby aniołów święty Michał rozpalony ogniem miłości bożej gorąco przekonywał inne duchy do uznania przymiotów Boga oddania mu chwały a nie pójścia za Lucyferem piękna myśl przekonywał że warto powiedzieć Panu Bogu tak. Przekonywał chyba bardziej przykładem niż słowami, bo aniołowie mówią rzadko. Strącił Lucyfera i innych buntowników z wyżyn niebieskich, zasłużył sobie na zajęcie opróżnionego miejsca po Lucyferze, którego na początku Bóg obdarzył godnością księcia i głowy aniołów. A zatem księciem był Lucyfer. A po próbie święty Michał. I tu dodaje ksiądz Markiewicz, że książę Wojska Niebieskiego został ubogacony nową łaską Bożą jako uczestnik darów wcześniej nieznanych. Czyli ten jego wybór spowodował to wywyższenie i ubogacenie. Dodatkowe uposażenie. I dlatego tak konkluduje to rozważanie: zajaśniał niezwykłym blaskiem nadprzyrodzonym, stając się najpiękniejszym, najpotężniejszym i w ogóle pierwszym spośród wszystkich duchów anielskich w niebie. Jedynie królowa aniołów przewyższa go. Świętością uderzają przymiotniki w stopniu najwyższym, najpiękniejszym, najpotężniejszym, najpierwszym, można powiedzieć, numerem jeden. Zajaśniał, nietpna, zajaśniał niezwykłym, nadprzyrodzonym blaskiem. I ten blask ciągle z niego bije. Wystarczy pomodlić się przed figurą z Gargano. To święty Michał Archanioł niesie nam świętość, miłość i moc samego Boga. Święty Michale, zabłogosławionym Bronisławem, na nowo obieramy Cię za swojego patrona i przewodnika. Oddajemy Tobie nasze dziś i jutro, nasze dusze i ciała, naszą doczesność, naszą śmierć i naszą wieczność. Prowadź nas i broń nas w walce. Bogosławiony Bronisławie, wielki czcicielu świętego Michała Archanioła, módl się za nami. Któż jak Bóg. Jak zawsze czekamy na komentarze, pytania, świadectwa. Dziękujemy za odzew i wszelkie wsparcie. Na Waszą drogę ku świętości za świętym Michałem przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Któż jak Bóg? Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.